Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Krzysztofem Nowickim. Część pierwsza. Skąd pomysł na studiowanie archeologii? W swoim życiu, tak jak pamięcią sięgam, miałem dwie pasje. Pierwsza to były zwierzęta. Od mniej więcej od trzeciego roku, kiedy budziła się moja świadomość, do mniej więcej 13-14 roku życia. Chciałem badać zwierzęta, jeździć do Afryki, do krajów egzotycznych, być dyrektorem zoo. Ale to się gdzieś mniej więcej od siódmej klasy szkoły podstawowej, mniej więcej kiedy osiągnąłem wiek 13-14 lat, zmieniło bardzo szybko na historię starożytną. A historia starożytna to już jeden krok do archeologii. Także w momencie, kiedy przechodziłem do liceum, już wiedziałem, że chcę zajmować się historią starożytną, a przede wszystkim archeologią. I też od dosyć tego pierwszego mojego spotkania z historią starożytną, to była przede wszystkim historia starożytna Grecji i Rzymu i Egiptu. Także ten krąg cywilizacji śródziemnomorskich od początku moich zainteresowań. No i tak w 4 lata w liceum to już było, moje zainteresowania były ustabilizowane i później dostałem się na studia i 5 lat, 4,5 roku studiów w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. A myślę, że był to doskonały wybór, chociaż w liceum pamiętam, jak mnie kilku nauczycieli właściwie prześladowali, śmiali się ze mnie, że wybieram archeologię śródziemnomorską, chodzili za mną, ty jesteś głupi, ty pracy po tym nie dostaniesz, będziesz bezrobotny i tak dalej, i tak dalej. Ja mówiłem, no zobaczymy, no. Ja chcę studiować to, co chcę studiować, to, co mi się podoba. A to, czy dostanę pracę, czy nie, to zobaczymy w trakcie studiów, czy po studiach. No i myślę, że to był bardzo dobry wybór. Nigdy nie żałowałem, nawet przez chwilę nie żałowałem. A już 33 lata pracuję w instytucie, a 40 lat, no tę pasję, ponad 40 lat już w sposób taki usystematyzowany i właściwy rozwijam od czasów podjęcia studiów. Jak doszło do zmiany zainteresowań ze zwierząt na archeologię? No to jest najtrudniejsze do wytłumaczenia, ale myślę, że jedno z drugim trochę wspólnego miało, dlatego że mnie interesowały właściwie trzy rzeczy. Teraźniejszość świata otaczającego nas, przyszłość świata, który będzie i przeszłość tego, który był. Teraźniejszość to były te zwierzęta, przyszłość to tylko tak otarłem się o astronomię i o poznanie wszechświata, no a przeszłość to była właśnie historia starożytna i dotknięcie tych ludzi, którzy byli przed nami, dawno przed nami, i zawsze fascynował mnie człowiek, nie tyle same produkty jego działalności, ile ja przez te produkty chciałem dotrzeć do konkretnych ludzi, wyobrazić sobie, co oni myśleli, co oni czuli i w jaki sposób żyli, w jaki sposób się rodzili, w jaki sposób umierali, co było wówczas trochę ta część archeologii, ta część myśli archeologicznej nie była, przynajmniej w środowisku archeologii śródziemnomorskiej, tą dominującą, bo wciąż w latach 70., kiedy rozpoczynałem studia, to jednak ta sztuka, artystyczne wyroby, architektura i tak dalej, patrzyło się na przedmiot bardziej, na obiekt, a mniej na konkretnego człowieka, na jego życie, nawet prace, które teoretycznie dotyczyły tak zwanego życia codziennego. Tam naprawdę nie było w nich żadnego życia codziennego. Tam było znów opisywanie przedmiotów, miejsc i tak dalej, a tego człowieka nie było. I dopiero jak w momencie, kiedy zacząłem moje prace,
już terenowe na Krecie, to dopiero mogłem rzeczywiście zacząć rekonstruować życie konkretnych ludzi. A stało się to trochę przypadkowo znów, dlatego że moje pierwsze lata pracy to były ciężkie lata. Wiadomo, różnica między Europą Wschodnią a Europą Zachodnią była kolosalna. Więc niejako byłem zmuszony, żeby prowadzić moje prace jak najtaniej. A jak najtaniej to oznaczało, że chodziłem po górach z plecakiem i spotkałem się z miejscowymi ludźmi. Spałem w ich wioskach, spałem w ich chatach pasterskich. I oni mi naprawdę otworzyli oczy, bo poprzez nich zacząłem sobie wyobrażać, jak żyli, co czuli, w jaki sposób mogli się zachowywać. Ludzie, którzy żyli na tym samym terenie 3, 4, 5 tysięcy lat temu. Także w ten sposób nastąpił ten przeskok między materią a człowiekiem, jeśli chodzi o archeologię i historię starożytną. Mówił pan, że nauczyciele odradzali archeologię? Niektórzy, nie wszyscy, bo miałem też nauczyć, zawsze trzeba pamiętać, że jest zawsze jedna część i jest jeszcze inna część. Miałem wspaniałą wychowawczynię, która mnie oczywiście mi pomagała, która mnie zachęcała. Sytuacja była nawet tego rodzaju, że ponieważ byłem laureatem Olimpiady Historycznej, to przysługiwało mi z tej racji, przysługiwało mi wejście na Uniwersytet Warszawski bez egzaminu na Wydział Historyczny do Instytutu Historycznego, ale nie na archeologię śródziemnomorską. I wtedy część nauczycieli w szkole argumentowali, on już i tak ma studia bez egzaminów, to nie stawiajmy go jako pierwszego, tylko dajmy tej drugiej osobie jako pierwsze. No i muszę powiedzieć, że było wielu wspaniałych nauczycieli, którzy w momencie, kiedy się zorientowali, nie, ja nie zrezygnuję z archeologii śródziemnomorskiej, obronili moją pozycję tego pierwszego i rzeczywiście to była ta grupa nauczycieli w liceum, którzy mnie wspierali i naprawdę jestem im wdzięczny. I to się tak mniej więcej rozkładało pół na pół, a może nawet tych negatywnie nastawionych było mniej chyba. Jak rodzina podeszła do wyboru archeologii? Rodzina tata inżynier pracujący w Hucie Warszawa, więc zawsze mnie widział w pracy jakiejś bardziej praktycznej, albo przynajmniej związanej z naukami ścisłymi, ponieważ byłem w miarę dobry z matematyki, więc tata zawsze od początku mojego życia szkolnego uważał, że ja powinienem w tym kierunku iść. Matematyka, fizyka, nauki ścisłe, coś konkretnego, co pozwala na tworzenie czegoś konkretnego. Natomiast archeologia dla taty to była coś takiego, o czym on będzie się zajmował. Ale pomimo takiej rezerwy, nigdy ze strony rodziców nie spotkałem się z kontrą, nigdy nie powiedzieli, nie zrobisz tego, nie pomożemy ci. Nie, jak najbardziej, z tym, że w tych pierwszych latach to uważali, że to nie jest dobry kierunek, to nie jest praktyczny kierunek, to nie jest kierunek, który pozwoli w życiu być szczęśliwym i tak dalej. No i oczywiście po skończonych studiach taki moment był, kiedy nie miałem pracy, kiedy byłem zarejestrowany jako bezrobotny, no i wtedy troszeczkę tak rodzice z niecierpliwością patrzyli, co ja chcę robić. A ja mówiłem, a ja będę i tak archeologiem, tylko po prostu może nie będę w Egipcie, może nie będę w Grecji czy w Italii, ale będę zajmował się archeologią polską, będę jeździł na wykopaliska, będę się zatrudniał, będę, coś będę robił. I tak rzeczywiście zaraz po studiach zacząłem brać udział w wykopaliskach, badania powierzchniowe tu na terenie Polski. I mniej więcej, jeszcze był oczywiście obowiązkowy rok wojska po studiach, także to też przeszedłem. I zaraz po tym wojsku to było właśnie takich kilka miesięcy takiej działalności na zlecenia. Tak to mniej więcej wyglądało, zanim zacząłem pracować. Czy egzaminy na studia wyglądały inaczej niż dziś?
Wyglądało inaczej, ale ja należałem do tych szczęśliwców. To był rok 1975 i była taka zasada, że najlepszy uczeń liceum dostawał się na studia na wybrany kierunek bez egzaminu. No i ja byłem w tej szczęśliwej sytuacji, także byłem najlepszym uczniem w czwartej klasy, w trzecim liceum ogólnokształcącym w Warszawie i w związku z tym dostałem się na studia bez egzaminów.